Eleanor było strasznie cicho przez bardzo długi okres czasu. Gra spowiana była mgłą tajemniczości, ale na kilka chwil przed premierą gry i wypuszczeniu gameplayów mamy pretendenta do najlepszej gry roku. Siemanko, cześć i czołem, wita się z wami GieroTV i razem ze sklepem Move.pl zbieramy poszlaki odnośnie gry Eleanor. With LA Noir, Team Bondi. Historia przeniesie nas do roku 1947, gdzie wcielimy się w rolę policjanta, a później detektywa LAPD. Nie trudno się domyśleć, że akcja rozgrywana jest w Los Angeles i jak zapewniają twórcy, ujrzymy miasto aniołów również po roku 50. Główną oś wydarzeń stanowić będzie seria tajemniczych morderstw, które są oparte na autentycznych wydarzeniach z tamtego czasu. Mimo otwartej struktury, jak może się wydawać, nie będziemy mieli do czynienia ze schematem GTA. No fakt, pojechać gdzie oczy nas poniosą możemy, ale zadań pobocznych nie będzie. Widać już na tej płaszczyźnie, że autorzy mocno stawiają na fabułę. Phelps works to rise through the ranks of the LAPD, starting in patrol as a beat cop. Fist. Jeżeli ktoś po Eleanor oczekuje masowej strzelaniny, może się srogo zawieść. Gra Rockstar stawia na przygodowe aspekty, a więc co za tym idzie, spodziewać się możemy schematów typu: dojedziemy do miejsca zbrodni, przesłuchamy świadków, szukamy poszlak, ale zanim wrzucimy je do inwentarza, oglądamy je bardzo dokładnie. A będzie to ciekawe zajęcie, zważywszy na możliwość przyjrzenia się obiektom w każdej płaszczyźnie. Homicide, vice and arson. I'm seen for clues. Z przesłuchaniami wiąże się jedna z największych innowacji w elektronicznej rozrywce. Mianowicie chodzi o mimikę twarzy. Technologia nazwana Motion Scan jest najdoskonalszym systemem tego typu dostępnym na rynku gier. Każdy tik odegra bardzo ważną rolę przy przesłuchaniach, bowiem będziemy mogli zapytać o niewygodne fakty lub przedstawić dowody rzeczowe, a po reakcjach będziemy widzieć, czy jest winny. Ja swoją drogą liczę na motyw zsikania się w gacie, no ale zresztą popatrzcie sobie sami. High-definition cameras to capture actors' faces, transferring every aspect of their performance into the game, from a telltale blink to a smirk or a flash of anger. Sama grafika oparta jest o ten sam silnik co GTA 4. Możemy być więc pewni, że uświadczymy ładnych lokacji oraz całej masy detali związanych z otaczającym nas światem. Fizyka? To oczywiście euforia wywołująca prawdziwą euforię u osób lubujących się w efektach kolizji na płaszczyźnie samochód mur betonowy. Sklep Move.pl jako jedyny posiada dla swoich klientów ekskluzywny kod na dodatkowy garnitur, który poprawia zdolności walki wręcz naszego bohatera oraz dodatkowy pistolet. Dodatki dostaniecie tylko i wyłącznie przy zamówieniach przedpremierowych, więc warto się pośpieszyć. Po nowej grze spod znaku Rockstar możemy spodziewać się odskoczni od ciągłej akcji i poznamy nowe oblicze tego gatunku. Spodziewajmy się świetnej fabuły, dobrej grafiki, no i wszędobylskiego klimatu. Bardzo mocno trzymamy kciuki i czekamy na premierę gry. I did it for you, and that's how you repay me!